Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych pojawił się nowy stary event, czyli Niebiańskie Wyspy, czyli event, którego już dosyć dawno nie było, jakby nie patrzeć, była dosyć spora przerwa, no ale powrócił, mamy po raz kolejny Niebiańskie Wyspy, z tym, że zaszła chyba jedna mała zmiana. Jeżeli dobrze pamiętam, tak na 99%, to zazwyczaj ten event trwał 14 dni, czyli 2 tygodnie, a upuszczenia, czyli zdobywanie waluty, było przez 12 dni. No teraz mamy 11 dni i event będzie trwał łącznie 13, co oznacza, że teoretycznie będziemy mieli mniej kluczy, jakby nie patrzeć. Nawet nie teoretycznie, tylko w praktyce, ale no zobaczymy, jak to będzie. Także tak, przede wszystkim Niebiańskie Wyspy to jest ten event troszkę losowy, gdzie wybieramy nagrody i losujemy, ale o tym za chwilę. Tak na szybciutko zasady, ale nie wszystkie, także spokojnie. Niebiańskie klucze można zdobywać poprzez zakończenie codziennych misji podczas trwania eventu. Gracze muszą wybrać 3 skarby na każde piętro. Zanim zaczną szukać, gracze mogą zmieniać skarby w każdym momencie, chyba że już znaleźli skarb. Podczas poszukiwania skarbu gracze mogą zdobyć skarb lub starożytne kamienie. Po znalezieniu kamieni starożytności gracz ma szansę na wywołanie krytyczne, które może dać mu odpowiednio 2, 3 lub 5 kamieni starożytności. No i reszta tutaj już tak naprawdę nie jest taka ważna, bo można wymieniać oczywiście te kamienie w sklepie, o czym za chwilę. No i można zdecydować, jak znajdziemy nagrodę na danym piętrze, czy idziemy dalej, czy zostajemy, no takie standardowe zasady. To zaraz omówię tak zresztą. No i tak, przede wszystkim klucze zdobywamy na dwa sposoby. Albo kupujemy je w sklepie za prawdziwe pieniądze, jak można się tego spodziewać. Tutaj o, oczywiście ceny będą troszkę wyższe na serwerze głównym, także ceny pomińcie, bo będą troszkę inne. No i z misji, z każdej skrzynki codziennie po 6 kluczy. Wszędzie po 6, tak jak widać, 5 razy 6 to 30, więc 30 kluczy dziennie. No i teraz przez 11 dni daje nam to łącznie 330 kluczy. No i jeżeli ja nie mam jakiejś sklerozy, jeżeli się jeszcze na tyle nie zestarzałem, to wydaje mi się, że tych kluczy zawsze było 360, bo mogliśmy je zbierać przez 12 dni, co oznacza, że chyba zmniejszyli po prostu ilość tych kluczy. Ten event wszedł dzisiaj, na pewno. Więc no tutaj nie pominąłem żadnego dnia, no chyba że była jakaś niespodzianka, chyba że coś się zadziało, nie mam pojęcia. Chyba że pozostałe 30 kluczy dostaniemy na pocztę, bo zaszedł jakiś błąd. Czyli tak, wybieramy nagrody na zwykłych piętrach, czyli na przykład od 1 do 9, od 11 do 19, od 21 do 29. Mamy zwykłe nagrody, takie no pospolite powiedzmy, małe ilości i tak dalej. Na piętrach 10, 20, 30, 40 i tak dalej mamy dużo lepsze nagrody. No i generalnie taktyka jest taka, no oczywiście wybieramy 3 nagrody, które chcemy zdobyć. To jest serwer testowy, więc wybiorę cokolwiek tak naprawdę. No i tak, po tym klikamy rozpocznij, czyli rozpoczynamy. No i szukamy tych nagród po prostu, które wybraliśmy. I tak, zasada zazwyczaj przyjęta przez większość graczy, taktyka w sumie, była taka, żeby na tych zwykłych piętrach takich pospolitych tylko do jednej nagrody szukać, czyli jak znajdziecie jedną z tych 3 nagród u góry, w moim przypadku, no to idziecie dalej, a na piętrach 10, 20, 30 i tak dalej, zbierać wszystkie nagrody, bo one są dużo więcej warte, więc po prostu szukacie, klikacie. Możecie dostać różne ilości tych kamieni właśnie, tak jak widać tutaj 3 na przykład dostałem, bo wszedł krytyk. O, i w momencie jak znajdziecie, od razu idziecie dalej. Bo nie ma sensu tutaj tracić czasu na te zwykłe piętra. Lepiej się skupić na tych lepszych nagrodach, wiadomo. Pominę animację, żeby było szybciej może. Wykorzystam wszystkie klucze. Przynajmniej 30. Nie jest to duża ilość, więc powinno szybko pójść zresztą. Zobaczymy, na które piętro zajdę z 30 kluczami. O, tutaj na pewno będę przynajmniej na trzecim. I przechodzę dalej. I elegancko już się samo tutaj... O, proszę bardzo, jak pięknie. Żeby tak było na głównym, nie? Żeby się tak trafiało od razu za pierwszym. To by... O, no pięknie. No troszkę przyspieszyło. Mamy wyspę piątą. O, i nawet 6. mamy, no proszę bardzo. Może jeszcze 7, co? Cyk, cyk. Nie, nie tym razem, ale mamy 5 kamyczków. No i tak to wygląda, nie? Właśnie wyspy od 1 do 9 należy traktować po prostu w ten sposób, żeby szybko znaleźć jedną nagrodę. Przechodzimy dalej, na wyspie 10 wszystkich nagród szukamy. I tak samo później od 11 do 19 po jednej, 20 wszystkie, no i tak dalej, nie? No i z tymi kamieniami oczywiście możemy coś zrobić. Następnie możemy wejść sobie właśnie w niebiańskie oferty. No i te kamienie możemy wydawać tutaj. Nagrodami tym razem są wszystkie rodzaje emblematów, skrzyneczka z fudzikiem, skrzynka z ekwipunkiem, tego nigdy się nie opłaca wymieniać, od razu mówię.
od T1 do T4 kamyczki, rdzenie, okruchy, przynęty, zwoje resetu, monety Poe, magiczne esencje i tutaj mamy również fragmenty artefaktu Dury. Postacie, które mamy tym razem, jeżeli chodzi o postacie premium, to Alna, Titus, czy też Titus, bo w sumie miał dwie nazwy, Veloris, Frampton, Wukong i zwykłe postacie to Eluard, Walker, Tidus, Crasio, bardzo fajna opcja, bo jest to nowa postać i to dobra postać, Gorwo, Respen, Oden i Treznor, też fajne postacie z niemartwych, no i złoto, ale złota się nigdy nie opłaca. Co ja polecam tutaj standardowo, to czego wy potrzebujecie, nie mogę wam powiedzieć bierzcie to, bo to by była bez sensu tak naprawdę wskazówka, ale tak ogółem, no to wiadomo, emblematy czerwone bardzo warte uwagi, nawet skrzynka z foodem gdzieś tam może zostać wybrana, ja nie polecam, ale jeżeli bardzo potrzebujecie fooda, rdzenie ok, okruchy ok, przynęty nawet ok by były, monety Poe, magiczne esencje nawet są ok, nawet znam osoby, które wybierają fragmenty artefaktu Dury, też takie osoby są, jeżeli brakuje wam postaci, to też możecie wybrać, ja nie polecam, bo wolę wybierać tutaj inne rzeczy niż po prostu postacie, ale jeżeli bardzo potrzebujecie, no to nikt wam oczywiście nie broni. Także to by było na tyle. Ja na pewno nagram swój film z losowań, tak jak zwykle, ale to już serwera głównego. Jeżeli macie jakieś opinie na temat tego eventu, czy podoba wam się fakt, że powrócił, czy raczej wam się ten event w ogóle nie podoba, możecie to wszystko napisać w komentarzach. No i też mnie to ciekawi, nie? Że te 330 kluczy, zazwyczaj było 360, jestem prawie pewien, więc trochę dziwne, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu na serwerach głównych. Czy to jakiś błąd, czy to celowe działanie? Na ten moment nie mam pojęcia. Także ja wam dziękuję, życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.